cyrk odjechał, lwy zostały. Taki jest tytuł słuchowiska Andrzeja Mularczyka, w którym wystąpią następujące osoby. Dziewczyna zwana Jasną, Gabriel, który wcale nie jest archaniołem, dezerter Misza Grisza, niejaki Zając, który jako reprezentant władzy stał się zakładnikiem, i niejaki Polepa, który jako reprezentant biznesu musi się ukrywać. A racja, pojawi się jeszcze właścicielka nieistniejącej agencji towarzyskiej zwana Intercity oraz lwy. Tak, lwy. Bo cyrk odjechał, a lwy zostały. Zimno mi. Długo jeszcze będziemy tak stali? Wiesz, akumulator zdycha. A może ty zepsułeś samochód specjalnie? No, specjalnie? Bo jak nie ruszy, to spędzimy za sobą pierwszą noc tak sam na sam. Myślisz, że byłbym zdolny do takiej nędznej manipulacji? To po prostu stary akumulator. Musimy trochę poczekać. To ledwie rzęsie. I co teraz zrobimy? Przejechaliśmy przez 7 bram obok całych plantacji kolczastych drutów i utknęliśmy pośrodku jakiegoś lotniska, jak rozbitkowie na oceanie. Odkręć szybę, a zobaczysz, że to jest właśnie nasza ziemia obiecana. Niewiele widać. Jest już ciemno. Chyba rzeczywiście za późno tu dotarliśmy. Gdzie są te domy, w których mieli osiąść rodacy z Kazachstanu, uchodźcy z Rumunii, wszyscy ci potrzebujący, którym w telewizji co tydzień obiecywałeś wyspę szczęścia? Bo tak będzie. Tu powstanie nowa wspólnota wszystkich odtrąconych i zagubionych, którzy z epoki zniewolenia wkroczą w nową erę tolerancji. Stworzą wielką republikę wolności. Mówisz jak w swoim telewizyjnym kwadransie, nie, a tu wiesz, oprócz mnie nie ma nikogo. Ale to... No... No, ach, przestałaś mi wierzyć? Och, Gabriel, dalej ci wierzę. Tylko co powiemy tym, którzy czekają na twoje wezwanie i po każdym twoim programie piszą do ciebie jak do Pana Boga? Gdzie jest to miasto? Gdzie te domy, które na nich czekają? Mijaliśmy wiele bloków. Ciemnych jak po pożarze, bez drzwi, bez szyb. Wokoło jakieś bunkry, hangary, a my utkwiliśmy pośrodku tego pustkowia. No. 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 O! No. Jezus. No. Wiesz, tu żyły dziesiątki tysięcy ludzi. Teraz ani śladu życia. No, zrozum jasne, że to jest właśnie wspaniałe. To jeśli mamy stworzyć coś nowego, to tylko tam, gdzie nie zdążyły wyrosnąć chwasty. To nasza misja specjalna. Po odejściu Hunów zbudować tu oazę wolności. Zamknij oczy, Jasna. Przypomnij sobie, co obiecywałem swoim słuchaczom. Że w naszej republice wolności chleb nie będzie tylko chlebem, lecz także komunią wspólnoty. Tak. Jasna. A miłość nie będzie walką dwóch egoizmów. Nie będzie już ja i ty. Bo ja i ty staną się jednością.
No masz. A tylko ty mnie rozumiesz, Jasna. Tylko ty tak mnie nazywasz, Jasna. Czy może być lepsze imię dla takiej dziewczyny? Jesteś Jasna. Przyciągasz ku sobie wszystko, co dobre. Więc i ciebie, Gabrielu. Słyszałeś? Słyszałeś, co tak wyje? A? Co to? Nie. To pewnie wiatr. O, znowu. Znowu tak ryczą tylko dzikie zwierzęta. Nie, skąd na byłym sowieckim poligonie dzikie bestie? To byli ludzie gorsi od dzikich zwierząt. I po co odkręcasz szybę? Mam wrażenie, że otaczają nas jakieś dzikie bestie. O, znowu się odezwały, jak w buszu. Nie, to twoja imaginacja. Zakręć szybę. A teraz zamknij oczy. Po co? Zobaczysz na tym wydmuchu świat, gdzie nie będzie prawej strony ani lewej. Gdzie człowiek wreszcie będzie jednością. Tu znajdzie miejsce wielka rodzina wszystkich odtrąconych i potrzebujących. I to właśnie chwyciło i u ludzi, i u władzy, że na miejscu poligonów zbudujemy oazę wolności. Słyszałeś? To nie złudzenie. A wolność to prawo bycia sobą w każdej sytuacji. To powietrze, którym się oddycha. Jedźmy stąd. Jest mi zimno. Widzę w żarówce jakieś cienie. Okrążają nas. Nie, to zdawało ci się. Gabriel, proszę cię, ruszajmy. Tu jest jak w koszmarnym śnie. Mam złe przeczucia. Jasna, no. Czego się boisz? Nic. Po tylu latach zrzuciliśmy kajdany, by odzyskać odwagę posiadania godności. To się właśnie nazywa etos. Musimy sobie sami udowodnić, że tchórz może być lwem i że strach jest naszą klęską. Wciąż mówisz jak do telewidzów, a wokół nas są dzikie bestie. Nie, słyszysz? Jasne, jak długo można żyć w świecie bajek? A to słyszałeś? Nie, no, może jakiś motor? Widziałam tam jakiś cień. W tej szarówce? O, teraz tam patrz. Nie, lepiej zakręć szybę. Jednak się boisz. Nie. Widzę, że trzęsiesz, jest zimna. No, zaparł się. No, jeszcze trochę. Ja cię tak ładnie proszę. No, zaskocz. No, wydokuj się. No. Liczysz na cud. Tak. Masz na imię Gabriel, jak archanioł. Zrób jakiś cud z tym piekielnym autem. A może to jest właśnie jakiś znak? Jaki znak? Że tu jest nam wyznaczony czas i miejsce spełnienia. Co to? Słyszałeś? No, to może jakaś mina. Przecież Ruscy, wyjeżdżając stąd, zostawili cały ten poligon nafaszerowany minami, niewypałami. O Boże! Co? Pan
Patrz tam, widzisz? Gdzie? Tam, jakiś cień, jakby się skradał. Jak kto się boi, ten z góry jest przegrany. Wynośmy się stąd. O! O! Cholera. Nic z tego. Zdechnamy. Może go popchnąć? Nie, na to trzeba trzech silnych. Szukajmy jakiejś pomocy. Jestem głodna. Zimno mi. No to ja wezmę śpiwór. Nie wiadomo, w którą stronę iść. Nie mam nawet latarki. To lepiej. Czasami lepiej nie widzieć, kto się czai w ciemnościach. A byle nie wpaść na druty kolczaste. No, albo na jakąś zapomnianą minę. Daj rękę. W ciemnościach nie widzę, gdzie stawiam nogę. To... Ty zawsze wszystko widzisz jasno, jako poranku. No. Tak ryczą tylko głodne lwy. Co? Tutaj? To nie przewidziało ci się. Drugi, patrz, tam! Nie, wracajmy do auta. Nie, patrz, tam majaczy jakieś światełko. Padła na druty, gdzie jesteś? Tu. Daj rękę. No. Co to? Pusta puszka. Widzisz? Już myślałaś, że to żelazny wilk. No. Szybciej, bo zmarzniemy na kości. Ale gdzie? Dokąd? Światełko znikło. Słyszysz? Ktoś gra. Ale kto? Ale gdzie? To te bestie idą za nami? Chodź, szybciej! Znowu tam zamigotało światło. Słyszę jakąś orkiestrę. Tutaj to niemożliwe. Koło tylko puste bloki. Chodź tam, gdzie grają. Czekaj. To światełko to jak ognisko. Raz błyska, to znów przygasa. Poczekaj. Najpierw musimy się zorientować, kto tam jest. Wszystko jedno. Wchodzimy. Zamknięte. Ludzie! Hej, ludzie! Otwórzcie! Policja? Jaka tam policja? Po prostu ludzie! Puśćcie nas! Tu są jakieś dzikie bestie, zaraz się na nas rzucą! No, proszę, dziewczynę na pożarcie oddać żal. Kakaja krasiwaja. Kak moty zimoj. Ale trafiłaś, mała. Misza Grisza tylko czekał na kogoś, kto by się nadawał do zgwałcenia. Jak mam to rozumieć? To szybciej włazić, bo jeszcze one tu wskoczą za wami. I będą jadki. Gabriel, gdzie my jesteśmy? Ekstra miejsce! Tu czekano właśnie na kogoś takiego, co się nadaje do zgwałcenia. Pokaż no się, mała. No jak? Grisza, Misza? Pasuje ci! Intercity, daj ty dziewczynie odetchnąć, zanim się dowie, co ją czeka. O co tu chodzi? Trzęsiesz się. Sama nie wiem, z zimna czy ze strachu. Mieli szczęście, że tu popadli.
Tu od horyzontu po horyzont więcej nikto żywy nie ostałsia. Ale kto takowy? Ja tego łysego miglanca znam. Tak, był może klientem twojej agencji Intercity. Z tyle młyna go znam. On miał co tydzień swoje 15 minut pod hasłem Bądźmy razem. Nie poznajesz, zając? No. Za ciemno tu. Ja? Panie, podejdź pan bliżej do ogniska. No, ta. Tak. Ten sam. Ogrzejecie się. Właśnie palimy ostatnie krzesła. Bo wszystko, co było do wyniesienia, wyszabrowano. Wszystkie drzwi w tym martwym mieście wyniesione. Futryny nawet swość powyrywała. No, pan Zając. To już nie ruska swołocz, tylko tutejsza. My tu wszyscy Słowianie. My tak. Najpierw kradniemy, a potem sumienie nas gryzie. Tak, i kto to mówi? Nisza Grisza. Bywszy major, a tiepier deserter. Nie macie... Coś do żarcia. Dziś rano zjedliśmy ostatnie pudełko kawioru. Światła nie ma, mebli nie ma, ognisko na posadce. Wy tu kawior jecie? Od tygodnia wyłącznie. Misza Grisza, jak się zdecydował na dezercję, to przygotował sobie zapas na pół roku. Kawior, nie miłość. On raz, dwa, znudzi się. Dobrze, że wypić. Jeszcze jest co. Proszę, pani. Na zimno. Spirt najlepszy. Dziękuję, wolę ogień. Ajajajajajaj. Ona ma takie jaśniusieńkie oczy, że w nich i dusza. Może przejrzeć się jak w tremu. Uważaj, mała. Misza Grysza startuje. Co pan może widzieć? Przecież tu ciemno jak w jaskini. Co to za hala? Pani, tu kiedyś było kasyno. Kryształowe kandelabry, wielkie jak cerkiewne dzwony, orkiestra tam na estradzie, gdzie teraz ta kurwa malego wisko. Niby major, a chamion. Bufiet był tam, gdzie teraz ten złodziej leży. Licz się ze słowami, Misia Grysia. Mówisz do delegata wojewody. A wot tu, gdzie ten polski kapitalist ognisko pali. To parkiet był na 100 par. Ile ja tu w nocy przetańczył. A dziś żałko. Był pilot, a teraz dezerter. Był major Kazancew, a jest Misza Grisza. Pora mnie przecacia! Misza Grisza! To znaczy w końcu Misza? Czy Grysza? Niby inteligent. W telewizji słyszę, występuje, a nie wie, że w każdej skórze mieszka dwóch ludzi. Jeden dobry, a drugi zły. Jak w tej reklamie, dwa w jednym. On ma nawet wizytówkę. No, Misza Grysza, powitaj jakoś gości. Odłóż tego kałasznikowa i zagraj swoją czastuszkę. No. Misza chodził wciąż do kina, Grysza na harmoszce grał. Misza lubił słodkie wina, Grysza dniewoczki jebał. Misza lubił wiersze pisać, Grysza łapał syfilusa. Misza, Grysza, ucha, dwa imiona, a to ja! Stój! Nie ruszaj się! Ty, Zając, nie bądź taki myśliciel. Myślał, że jak u mnie ręce instrumentem zajęte, to on mojego kałasznikowa podkradnie. Ale ty zapomniał, że Misza Grysza w Afganistanie szkoły kończył. A no, żarty się skończyły. Wsie, pacjentku! Miszka! Co to? Odpowiedzialność zbiorowa?
To zając jest twoim zakładnikiem, a nie ja. Do niego celuj. Nie, on nie strzeli. Martwy zakładnik to żaden zakładnik. Ty go lepiej nie prowokuj, zając. O co tu chodzi? Kim wy jesteście, ludzie? Ja się już zaprezentował, a wy za czym tu przyjechali? Po wielką szansę. W miejscu, które było symbolem zniewolenia, chcemy założyć oazę wolności, gdzie ludzie będą mogli odnaleźć odwagę odrzucenia strachu przed innymi ludźmi. Już jak go widziałam w telewizji, to myślałam, wariat czy kombinator. Nie rozumiecie Gabriela, bo nie rozumiecie, że można takim właśnie być człowiekiem jak on. Gabriel chce tu założyć kolonię dla rodaków z Kazachstanu, dla narkomanów, dla tych, co mają AIDS. No tak, zawsze mówiłem, że on z tych nawiedzonych. I dlatego wciąż jest na okładkach. O, znowu ta polska zawiść. Wiecie, o co tu chodzi? O reklamę bez odpowiedzialności. Proszę, każdy widzi świat na swoją miarę. W blokach po armii radzieckiej Gabriel chciał umieścić setki tych, od których odwróciło się społeczeństwo. Stworzyć tutaj wyspę, na której doczekamy się nadejścia nowej ery miłości. Gada jak porąbana. Takiej to bym do swojej agencji nie wzięła, chociaż na oko pasuje. A tu wcięta, tam wypięta. Proszę pani. Całkiem jak wiolonczela, ekstra. No i po coś ty się tu pchała? Należę do sztabu Gabriela i... Na razie to będziesz należeć do Miszy Griszy. On tylko czekał na swoją ofiarę. Patrz. Tam, pod fortepianem, ma swoje wyro. O czym pani mówi? Jasna przyjechała tu jako forpoczta naszej wspólnoty. Tak? Bo my tu chcemy w oparciu o etos wolnego człowieka stworzyć nową rodzinę ludzką. Tak. Jakby ja był na politgramocie. Człowieku, jaka wspólnota, jaka rodzina. Jak tu same mury stoją, wszystkie rynny wyszabrowane, krany wykręcone. Tak, i to kasyno jest jedynym miejscem, gdzie jeszcze na szczęście są drzwi i okna. Ale... Co wy tu robicie? Na co czekacie? Chcemy przetrwać. Ale się rozsierdziły. Ciebie, polepa, zjedzą na samym końcu. Dlaczego? A ja ciebie skażę, paciorku. Lodziki, gawaria. Jak śmierdzisz ty strachem, to sama lód ciebie nie posłucha, i dziewoczka ciebie nie pokocha, ani lew ciebie nie pije. Słyszysz, Gabrielu? A nie wierzyłeś, że to lwy? A przecież tu nie afrykański busz. Gorzej niż busz. Tu był największy na świecie poligon. Koszary, bunkry, lotniska! 20 migów naraz mogło startować. Tu własne piekarnie mieliśmy, 3 kina, teatr, więzienie, pełna kultura. Ale skąd tu lwy? Był i cyrk, zwiezda. Zwiezda. I cyrk odjechał. A lwy zostały. Jak? Klatki z lwami miały odlecieć ostatnim samolotem. Ale generał wolał zabrać 3 czarne Mercedesy. Które ty, zając, jako polski delegat do zagospodarowania bazy pomógł mu przemycić z Niemiec. A kto mógł przewidzieć, że Mercedesy pofruną, a lwy uciekną? O Boże, coraz bliżej podchodzą. Ile ich jest? A Bóg zna, jasna pani. Było ich w cyrku 14. Poszły one w poligon i teraz nie wiadomo, ile ich jest. Kilka na minach wyleciało, ale lwice kotne okazały się. Już młode mają i przez to takie zażarte na jakieś ścierło. A tu wokoło na tysiącach hektarów poza człowiekiem nie ma nic do żarcia. O, proszę, jakie napalone. A póki były w radzieckim cyrku, chodziły po sznurku. Na jedno trzaśnięcie bata przez ogień skakały, a teraz, jak z klatki wyszły, to wilki zmieniły się.
Z bestią i człowiekiem wolność robi to samo. Pan filozof z kałasznikowem w ręku, co taki jak pan może wiedzieć o wolności. Prawdziwie wolnym można być nawet w klatce. Trzeba tylko do końca zachować odwagę posiadania godności. Ale truje. Prawdziwy gwiazdor. A tu cyrk odjechał, a lwy zostały. Ale ma pan przecież broń. Da. No nie lzia. Ekologia nie pozwala. Lwy są pod ochroną. Dlaczego nie zajmie się tym policjan? A po co tu policja? Bo tobie zależy, żeby nikt się tu nie znalazł. Dla ciebie te lwy to szansa ocalenia. Przed czym? Nasz kochany biznesmen Polepa najpierw był na okładkach tygodników jako heros wolnego rynku. No to co? Co? Tak, co? A potem ponaciągał banki na lewe kredyty. Oszukał różne firmy. I jak go zaczęli szukać rekietierze, żeby mu z gardła wyciągnąć ten szmal. Kto mnie szukał, ty? Tak, kto cię szukał, to on dał dyla na dzikie pola. Zawsze mówiłem wojewodzie, że ten polski kapitalizm przypomina mi papier toaletowy. Rozwija się, tak. Ale wiadomo, do czego jest. On jest jak modny krawat. Ładnie wygląda, ale za szyję ściska. To prędzej do tej demokratycznej władzy się odnosi. Proszę, pan Zając, delegat do spraw tego poligonu, wszystko wysprzedał. A jak ludzie z Kazachstanu przyjechali, to im powiedział, że w ziemlankach też można Polakiem być. Co? Namieszczujesz? Tak? Powiedz, Intercity jak Polepa ciebie umoczył. Powiedz. Intercity, pani pracuje w kolejnicy. Pracuje. Intercity to jej ksywa. Obsługiwała seksualnie pociągi międzymiastowe. Ty, kurzy pępku! Sam chciałeś wejść w interes. Dziwko ty. Mówiłeś, że agencja towarzyska w ruchu to jest ekstra pomysł na te szybkie czasy. Pomysł bomba. Pociąg rusza, panienki umówione z pasażerami w zamkniętym przedziale. Konduktor brał za to nielichą działkę. A z czego ma żyć budżetówka? Pociąg tur, a tu figo fago i pasażer nago. Jak pociąg dojeżdżał do ostatniej stacji, tam już czekała Madame Intercity i zbierała dole od swoich panienek. I interes by szedł ekstra. Co się ciepia ciebie? Gdyby nie ten mój głupi patriotyzm. Patriotyzm? Jak to? Spotkałam tego naciągacza w czasie osobistego dyżuru na trasie Warszawa-Szczecin. No. Powiedział, że jak przeniosę swoją agencję na ten opuszczony przez ruskich poligon, to wykaże się patriotyzmem. A przy okazji zbije ekstra kasę. Dobry biznesmen, to i Bladziw mówi, że ona dziewica. Gadał jak ten tu cały Gabriel. Tam pustka gada. A kraj musi tam najlepszych ludzi osiedlić. Słusznie. Tam całe pielgrzymki walą, gada. Żeby się zorientować, czy można tam żyć. Jak taki rodak z Kazachstanu, czy bezrobotny z Łodzi naocznie widzi, że burdel już jest, to uwierzy w stabilizację. I co? I co ja, durna Tekla, robię? Biorę swoje panienki na patriotyzm. Że to my będziemy jak ten magnes przyciągać na ten wydmuch wszystkich, co noszą spodnie. No i jedziemy jako pionierzy postępu i stabilizacji. A tu nikogo. Wiatr tylko przez wybite okna wieje, że aż zęby drętwieją. Panienki mi pouciekały, a ja zapalenia płuc dostałam. Dlaczego pani stąd nie wyjedzie? Jak? Przez te lwy. Wszyscy siedzimy tu na kupie. A miałam ekstra życie w Intercity. Miękko, ciepło, jak w kołysce. A tu gołe ściany, nie ma wody, elektryki, a za oknem lwy. I komu ta agencja towarzyska potrzebna? W interes trzeba zainwestować. Jak chce się prowadzić burdel, to choć łóżka trzeba mieć swoje. Spadaj mi z oczu, Polepa. O, dobrze.
Widział kto kiedyś burdel na pustyni? Za komuny to bym za wysługę lat przynajmniej rentę kombatancką miała, a teraz co? Nie wałnuj się. Tu wszyscy, wszystkich oszukali. Mnie pan zajac obmanuł. Miałem mu sekretnie ujawnić, gdzie są bunkry z lotniczym paliwem, a on mnie za to miał załatwić polskie obywatelstwo. Ale kim pan właściwie jest? Ja jestem po prostu... Misza Grisza. Mnie polskie obywatelstwo potrzebne, bo inaczej do Rosji mnie odstawią i tam o głowę mnie skrócą. Pan Zajac jako delegat rządowy obywatelstwo obiecał. Paliwo sprzedał, a mnie obmanął. Tak ja wziął jego na zakładnika. Myślał, przyjdzie za nim policja szukać. Oddam żywego, ale za gwarancję obywatelstwa. A kto go ma szukać i po co? Oni by woleli, żeby zająca lwy zeżarły, bo on za dużo wie o tych przekrętach policji. Ja by go trachnął za to, że przez niego obywatelstwa nie dostanę. Tak pan Polskę pokochał? Ej, jasna pani, ty mnie pojmujesz. Wszystko przez miłość, bo pilot jak nie lata, to pije, a jak pije, to kocha. Zakochał się pan. Ty posłuchaj, mała. Jak mężczyzna tak łatwo mówi o miłości, to znaczy, że nie on kocha, tylko w nim się kochają. A cóż mnie było robić, jak to żona dowódcy? Generalszy się nie odmawia. A skąd ja mógł wiedzieć, że ta suka chciała na mężu odegrać się? Wraca generała, ja z generalszą Goliak. Po bankructwie banku. Żaden generał nie lubi znaleźć w swoim łóżku majora. A on zamiast na miejscu zdradliwą sukę z rewolwera trachnąć, to odwrócił się, jaki Jesienin cierpieć poleciał prosto w niebo. W niebo? Miga poderwał. Nad poligonem lata w kółko i przez radio nadaje, że za chwilę przeze mnie zdrajcę podłego, czyli majora Kazancewa, zabije się. Ja w maszynu i dawaj za nim. On beczkę i ja beczkę. On w górę i ja w górę. Lecimy koło siebie, ja przez radio do niego. Ja was proszę, towarzysz generał, idź na posadku. Ta suka nie warta waszego generalskiego życia. A on? Prawilno skazał na to generał. To suka, ale wstydu nie zniosę. Nada dzierżacja. Moja maszyna moim grobem. To ja skrzydło w skrzydło i błagam. Wyznajcie, że taka maszyna 3 milionów rubli stoit. A on na to... To mnie żona zdradziła, a ciebie miga żalko i dał pikę w dół. Kawałki maszyny na kilometr rozleciał się. Dobra, jednego. Wszystko przez tę miłość. Nie ma już dla mnie powrotu. Wrócę, posadzą. I przez to ja chciał polskie obywatelstwo. Pilnuj się, mała. Dlaczego? Widzisz, jak na ciebie patrzy? Jemu nie zostało nic innego, jak kogoś tu zgwałcić i zarobić wyrok, który będzie musiał u nas odsiedzieć. No cóż ty zrobisz, człowiecze? Taka jest historyczna konieczność. A to nie wystarczy udział w handlu paliwem? I Mercedesami. Nasz Romeo zdrowo ze mną pohandlował. Ale za to wezmą i mnie pod sąd do Jelcyna wydadzą. No co kłopot, to kłopot, ale nie musisz zaraz gwałcić. Myślał ja nawet zajaca trachnąć. To by było morderstwo. No, prawilno. A za morderstwo dadzą dożywocie. Albo i krawa. No i na co mi taki kłopot na głowę brać? Wystarczy gwałt. I robota nie przykra, i wyrok nie duży.
Pani jasna rozumie, że Misza Grisza nijak innego wyjścia nie ma. Ot, historyczna konieczność. Co pan, ale proszę pana, proszę ją puścić. Siadaj, jasna. Ty ją puszczaj. Bo nie mu nie. Cię, pacjentko. Niech pan tego nie ale robi. Proszę, znaczy, pójdziesz za mną. Nie. Nie. Poczuły krew. Jest noc, a one lubią w nocy żerować. Albo pani jasna przyjdzie do mnie, albo... Albo? Albo! Jednego z was wyrzucę za drzwi. Wybierajcie, który pierwszy. Macie 5 minut! No co tak? Wszyscy na mnie patrzycie? On czeka na ciebie. Ale to jakiś horror. No, co się tu dzieje? To mafia dyktuje prawa? Tu tak jest. Bo ty na ten cały ruski cyrk wyjechał, a zostali bez rybezi i lwy. Ale to ty za to odpowiada! Zostałeś pełnomocnikiem do zagospodarowania tej bazy! Tak? Wolał robić lewe interesy! To ciebie, Misza Grisza, powinien wyrzucić za drzwi! Mnie? Ja! Mnie nie tknie! Wiesz, że dostałby za to krawat! Nie. Przepraszam, że się wtrącam do dyskusji, ale właściwie to pani mogłaby rozstrzygnąć problem. Ja mam za tę małą łba nadstawiać? No mogłaby pani ostatecznie pójść temu dezerterowi na rękę. Żeby wyręczyła dziewczynę? Madame Intercity tak się nadaje do zgwałcenia, jak ksiądz do chrzczenia. Słyszałeś, żeby ktoś dostał wyrok za zniewolenie dziwki? Zresztą Misza Grisza już dawno ją zaliczył za jej osobistą zgodę. Żeby ci się język w świder zamienił. Chciałabym. Tyś nas tu ściągnął. Misza Grisza! Jego wywal lwą! Rybu, puść! Poczynałaś! Jedź! Intercity! Co? Ja mam żonę, dzieci! A, patrzcie, jak gra! Odłożył kałasznikowa, żeby miał tę jego pukawkę. To by się przebił przez te lwy po jakąś pomoc! Był ktoś, kto sobie dał radę z lwami, kto? Mając tylko wiarę. Nazywał się Daniel. Jaki Daniel? Nie. Treser? Prorok. Jest w księdze proroków historia Daniela, którego król Bel za to, że nie chciał w nim czcić Boga, kazał wrzucić do jamy, gdzie było 7 głodnych lwów. Nie znasz weselszych bajek. A kiedy przyszedł król po 7 dniach, ujrzał Daniela żywego wśród lwów i zawołał donośnym głosem: wielkim jesteś, Panie Boże Daniela, i nie ma żadnego prócz ciebie. Tak było naprawdę? Tak podaje Biblia. I ja się zgadzam, bo wiara daje poczucie bezgranicznej wolności. I Daniel ocalał? Tak. Król kazał go natychmiast wydobyć, a do jamy lwów kazał wrzucić tych, co chcieli zguby Daniela. I co się z nimi stało? Zostali natychmiast pożarci. Jak w polityce. Zawsze najlepiej wychodzi król. A nie lwy? Dostały zamiast jednego kilku. A mnie się zdaje, że wygrał jednak Daniel. Tak, jasna. Ale nie wszyscy to rozumieją. Panie Gabriel, jak pan taki biblijny, to wyjdź pan stąd i zawezwij pomoc.
No, ja się panu lepiej odwdzięczę niż ten król Bel. Zażarłyby go, zanim by doszedł do siódmej plany. A może by go wcale nie tknęły? Nie słyszałaś, Intercity, co mówił nasz gospodarz Misza Grysza? Że obesranych ze strachu ani samolot nie posłucha, ani dziewczyna nie pokocha, ani lew nie tknie. Gabriel nie jest tchórzem. To niech wyjdzie i wezwie policję. Ale po co tu policja? Idzie. No, dogadali? Który pierwej? Nie ma pan prawa nas terroryzować. Panu się chyba pomyliły epoki. Skończyły się czasy zniewolenia i gwałtu na prawie człowieka do wolności. Jesteśmy u siebie, jesteśmy tu po to, by na gruzach waszej bazy zbudować świat, gdzie chleb nie będzie tylko chlebem, lecz komunią wspólnoty. A ot! Moje prawo. No, dawaj! Zor, no, proszę. Na wojnie nie żal tych, nie, co za dużo gadają. Ale dogadajmy się. Ty prorok. A z Jurodiłem ty nigdy nie dogawarisz się. No dobra. Ale nie, proszę pan. Zostaw go! Zostaw. Albo on za bramę kasyna, albo ty pójdziesz ze mną. Najpierw go puść. Muszę, jak przyjdziesz do mnie, pomóc mi na wyrok zapracować. Pani jasna, zrozum człowieka. Mnie lżej będzie tu 3 latka odsiedzieć, jak tam u siebie głowę położyć. A przez te 3 latka będzie choć czas tę noc powspominać. Oj, ty oczy jaśnienkie. No, chodź! Pejdą! Noc się zaraz skończy i wroczku. Ja nie dorobię się. Panie Misza, panie da. Misza Grisza, ja nie mogę tak. Lubisz niego? Tak, i właśnie dlatego. A, i właśnie dlatego przyjdziesz do mnie, żeby jego ocalić. Mam go wypchnąć za drzwi? Nie, błagam. No to chodź. Ja przyjdę, zaraz przyjdę, tylko z nim porozmawiam. Czekam tylko 5 minut, bo świt zaraz. Gabrielu, mogłeś już nie żyć. Przytul się do mnie. To straszne. Musimy się z tym pogodzić. Godzi w ludzką godność. Ale nie ma wyjścia. No. Nie, ja się na to nigdy nie zgodzę. Ty miałbyś być wydany lwom na pożarcie. W sytuacji bez wyjścia muszą być jakieś ofiary. Ale on wybrał ciebie. Mnie? Przecież najpierw wybrał ciebie. On czeka na kogoś, kto mu zapewni wyrok za gwałt, a nie za morderstwo. Jak to więc ty chcesz, żeby... Jest powiedziane, jak znajdzie się jeden gotowy się poświęcić, zbawi cały świat. Tu jest jak na wojnie, a ty mówisz jak prorok. Kto potrzebuje martwych proroków? Jasna. Ty już zdecydowałeś. No to czasami trzeba wybrać mniejsze zło. Ty to mówisz? Ty? A gdzie te twoje słowa? Godność, wolność? Teraz ci wywietrzały? A jesteś przecież wolna. Możesz wybrać. A twoja wolność wyboru polega na tym, że wybrałeś mnie na ofiarę. Zrozum jasna. Nie mów tak do mnie, nie mów. Sprzedał cię, co? A ty mu wierzyłaś. Mówił zawsze jak prorok. Prorocy teraz pracują w bankach.
jest dla ciebie zadanie. Jak mężczyzna obejmuje kobietę. A szczególnie jak gwałci. No, to musi mieć obie ręce wolne. Słuchajże, jak Misia Grysza odłoży kałasznikowa, ty trzymaj go za szyję ze wszystkich sił, a ja podlecę i zapnę kałasznikowa. I wtedy on przed nami zatańczy. Pan tu jest reprezentantem władzy. Dlaczego pan mnie nie broni? Władza broni tylko siebie, dziewczyno. To wyście mnie też już sprzedali. Słuchaj, mała. Jak przyjechałaś sobie tutaj tyłek przewietrzyć, to masz ekstra okazję. On zarobi wyrok, a ty od niego kłodę pieniędzy. Każdy mierzy świat swoją miarą. No, idź do niego, bo znowu urządzi losowanie. Kim wy wszyscy jesteście? Eto miłocz, jasna pani. Nie masz co na nich liczyć. Ja, Liotczyk. A z góry widać, że ludzie takie maleńkie, o, jak robaczki. Liotczyk to tobie mówi. Im kto wyżej latał, tym więcej widział. A jak w kosmosie był, to potem nic, tylko zwariować. Tak jak nasz Gagarin siedzi i płacze. Generała z niego zrobili, a on nic, tylko ślozy lie. Jak to? Przecież ten Gagarin dawno nie żyje. Jasna pani, a kto tobie powiedział, że on zginął? Rozbił się. A, tak podali. On tylko zwariował, bo pierwszy tę naszą ziemię z kosmosu zobaczył. Tam, z orbity, to ta nasza cała ziemia jak groszek maleńka, pchła w stogusiana. Ot i cały nasz wielki świat. My tu wojny toczymy, Hitler ze Stalinem tańczy krwawe tango. Jelcyn z Zabary z Clintonem, który którego... A stamtąd, z orbity, widać tylko, że ta pchełka leci, leci i leci, nie wiadomo dokąd. No i dziwić się, że Gagarin zwariował. Do końca życia on będzie w psychuszce siedział, bo kto za wysoko poleci, ten wszystko inaczej widzi. A pan wysoko latał? Gagarin generał, a ja tylko major. Kim pan właściwie jest? Jasna pani, jest się tym, do czego się jest zmuszonym. Człowiek jest przecież wolny. Nawet ptak nie jest wolny. Czy ja z wolności muszę ciebie zniewolić? A może wcale nie musisz? Muszę. Wolę u Wałęsy w piórmie siedzieć, jak u Jelcyna pod trawą leżeć. A ty, jasna, dla jakiej wolności tu przyjechała? Już tak mało zostało gór, na których nikt nie postawił jeszcze nogi. Myślałam, że tu się coś zacznie pięknego od podstaw. Bo przecież liczy się potem w życiu wszystko to, co było pierwsze. Pierwsza miłość, pierwszy bal. A jeszcze nie byłam na swoim pierwszym balu. Żałko. Rozejrzyj się, jasna pani. Co widzisz? Ponurą jaskinię. Ognisko dogasa w środku. Dym się snuje pod sufitem. Okna wybite, a za nimi lwy. A dwie zamknij głaza. Po co? Ujrzysz ty kryształowe kandelabry. Kotary z pluszu w kolorze bordo. Lustra w złotych ramach. Kelnery w białych rękawiczkach. Damy prosto od fryzjera, mężowie w mundurach, od orderów aż w oczach się ćmi. Orkiestra gra walca. A major pilot Kazancew podchodzi do stolika,
kłania się przed generalszą. Można prosić. A mnie? Z kim ja tu mogę tańczyć? A ta broń na szyi? Jedną minutoczkę. Oni myślą, że jak ja będę tańczył, to oni mi kałasznikowa podkradną, ale i na to jest sposób. Jak bal, to bal. Wszyscy tańczyć! Nie do zabawy! A teraz tańczyć! Tańczyć ty! Zaraz, z polepą! Bo władza ze złodziejem w sam raz para. A ten grudliwy jest Intercity. No już! Można prosić? Raz mi się ekstra gwiazdor trafił. Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Ale lekko tańczysz. Jak motyl. Sama nie wiem, co ja tu robię. Co się tu właściwie dzieje? Twój pierwszy bal, jasna pani. A dla mnie może ostatni. A co to będzie, jak się skończy? No, przykra sprawa, ale Misza Grisza musi na swój wyrok zarobić. Chyba, żeby... Żeby co? Żeby ja obywatelstwo dostał, ale to już od ciebie zależy. Ode mnie? Jakby ty została moją żoną, miałoby ja obywatelstwo. Ja nie mam! Ja miałabym być pani Misza Grisza. Tobie śmieszno, a mnie przykro. Będę musiał ciebie siłą wziąć, żeby prokurator nie miał nikakich problemów. Ożeń się z Intercity. Też ona męża ma, choć pijaka. Już świst. Ja dłużej czekać nie mogę. Chodź ze mną. Nie, puść mnie! Misza Grisza mówi raz. Albo idziesz ze mną, albo ktoś wylatuje za drzwi. Ja w końcu muszę za coś dostać ten wyrok. Ile mogę czekać? Przestańcie tańczyć! Już świt! Bal się skończył. Rano są zawsze najbardziej rozżarte. Tym lepiej. Szybko się załatwią. Albo ona idzie ze mną, albo jeden z was za drzwi. Na co czekasz, dziewczyno? Chcesz nas zgubić? Ja mam żonę i dzieci. Mała, ja od tego zaczęłam, a patrz, do czego doszłam. Mam agencję towarzyską Intercity, a moja córka uczy się w amerykańskiej szkole zarządzania. Zrób początek, a potem już poleci. Gabriel, co ty powiesz? Podnieś głowę chociaż, proszę. Stań na nogi! Tak do ciebie mówię. I teraz prosto do drzwi, ma? Dobrze wybrałeś Misza Grisza. Opowiadał nam jakieś bajdy o Danielu i lwach. Niech teraz, proszę, pokażę. Niech pokaże, jak się robi takie cuda. Błagam, niech mnie pan zostawi. Zrobię wszystko, co pan chce. Ja ją przekonam. Ot. Pierekinie, za samo to należy się tobie wycieczka. Zostaw go! Zostaw ich wszystkich. Wszyscy jesteście siebie warci. Szkoda, że cyrk odjechał. Nadawalibyście się tam bardziej od tych lwów. Tylko tresera wam dać. Co robisz, jasno? To już koniec. Misza, chodź do okna. Strzelaj do tych lwów. Nie da rady. No jak to?
teraz, jak są jeszcze daleko od niej. Już podbiegają! Strzelaj! Strzelaj! Wal serią! Nie mogę! Co? Patronów nie! A! Niech go nie miał amunicji i tyle czasu nas pod lufą trzyma! Patrzcie! Co? Amunicji! Co się tam dzieje? I zobacz przez okno. Boję się. Co się stało? Ta mała idzie przez poligon. Taka jasna, o Boże. A czy już po wszystkim? Lwy podchodzą do niej. Dwa. Nie. Trzy. Teraz cztery. Może być i więcej. Idą za nią jak baranki. Jak to możliwe? Wszystko jest możliwe. Ale w bajkach. A o tym Danielu i lwach słyszałeś? Tak było w Biblii. Okrążyły ją. O Boże, cud! Cud! One jej nie tykają. I jak tu nie wierzyć w cuda? Idzie jak święta wśród bestii. A może od niej po prostu nie cuchnie strach? Patrzcie! Ona kładzie rękę na łbie tego wielkiego. No, i czego myśmy się bali? Teraz możemy spokojnie wyjść. Ty, zając, nie masz na imię Daniel. Co? Ani ja, ani nikt tutaj. Co się tam dzieje? Twoja dziewczyna prowadzi całe stado. Ona już nie jest jego. Ale wy dalej jesteście moi. Zakładnicy, podścienku! To wolne żarty. Przecież pan nie ma amunicji. A skąd wiesz? Sam powiedziałeś. A odkąd ty wierzysz ruskim dezerterom? Proszę. Było to słuchowisko Andrzeja Mularczyka Cyrk odjechał, lwy zostały. Wystąpili Gabriel Krzysztof Kowalewski, Jasna Ewa Domańska, Misza Grisza Jerzy Bończak, Zając Wiesław Drzewicz, Polepa Marian Opania, Intercity Krystyna Królówna. Na akordeonie grał Zbigniew Koźlik. Przygotowanie efektów Tomasz Perkowski. Opracowanie muzyczne Barbary Dzięgielewskiej. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Reżyserował Janusz Kukuła.